Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, odpowiedź serca, słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty mi spojrzałeś, Twoje usta dziś wyżyły me pije. Swoją rękę pozostaję na brzegu, razem z Tobą na wysoczną dziś łów. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty mi spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją rękę pozostaję na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. 18 maja, 100 lat temu, przyszedł na świat Karol Wojtyła, Emilia, mama, której lekarz odradzał narodziny tego dziecka, nigdy nie zawahała się przez moment, by dać życie dziecku, które się poczęło z miłości jej i jej męża. Kiedy Karol się urodził, poprosiła akuszerkę, aby otworzyła okno, bo z pobliskiego kościoła brzmiały słowa litanii loretańskiej do Matki Bożej. Chciała więc oddać swe dziecko w ręce Maryi. Jan Paweł II jako papież, jako wcześniej kapłan, zawierzył swoje życie Maryi. Każdy, kto to robi, kto czci Matkę Bożą, próbuje ją naśladować, prosi o modlitwę, nigdy nie dozna zawodu. I dzisiaj chcemy prosić dla mieszkańców Tarnawy o tę łaskę szczególnej wiary, opiekę świętego Jana Pawła II, orędownika w niebie, naszego umiłowanego rodaka, Polaka, papieża. Będziemy prosić też o łaskę błogosławieństwa w pracy na roli dla rolników, prosząc o upragniony też deszcz, o obfite plony, abyśmy najgodniej uczestniczyli we mszy świętej i teraz przeprośmy Zbawiciela za nasze grzechy. Panie Synu Boże, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste Synu Człowiecze, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wchodzimy uroczyście pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna. Sprawmyśmy dzień i radość wszystkich świętych, gdy On przyjdzie w chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił: mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotkną go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Atenę i przybył do Koryntu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niebo i ziemia pełne chwały Twojej. Niebo i ziemia pełne chwały Twojej. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, młodzieńcy i dziewice, starcy i dzieci. Z wami
Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Tak jak ludzie się znają, zwłaszcza w rodzinie, tak jak znają się koledzy, przyjaciele, przyjaciółki, znajomi, tak papież Benedykt XVI postanowił, że z okazji urodzin świętego Jana Pawła II, stulecia urodzin, napisze list. Oto fragmenty tego listu. Posłuchajmy go. 18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim mieście Wadowice. Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa, Prusy, Rosja, Austria, podzieliły między siebie i okupowały przez ponad 100 lat po I wojnie światowej, odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie budzące wielkie nadzieje, ale domagające się także wielkich wysiłków, ponieważ organizujące się na nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obydwu mocarstw, Niemiec i Rosji. W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim nadziei, wzrastał młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą matkę, brata, a na koniec także ojca, któremu zawdzięczał swoją głęboką i gorącą pobożność. Młodego Karola pociągały szczególnie literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa przedmioty. Aby uchronić się przed wywózką na przymusową robotę do Niemiec, jesienią roku 1940 zaczął pracę jako robotnik fizyczny w kamieniołomie związanym z fabryką chemiczną Solvay. Jesienią roku 1942 podjął ostateczną decyzję wstąpienia do krakowskiego seminarium duchownego, które arcybiskup Krakowa Sapieha potajemnie zorganizował w swojej rezydencji. Już jako fabryczny pracownik rozpoczął z pomocą starych książek studiowanie teologii. Także 1 listopada 1946 roku mógł otrzymać święcenie kapłańskie. Teologii uczył się jednak nie tylko z książek, ale także poprzez doświadczenie konkretnej, ciężkiej sytuacji, w której znajdował się on sam i kraj. Jest to poniekąd charakterystyczne dla całego jego życia i działalności. Studiuje książki, ale zawarte w nich pytania stają się treścią, którą przeżywa i której dogłębnie doświadcza. Tak też dla niego, jako młodego biskupa od 1958 roku, biskupa pomocniczego, a od 1964 roku arcybiskupa Krakowa, Sobór Watykański II stanowi szkołę całego jego życia i pracy. Wypracowane na Soborze odpowiedzi wskazały mu drogę jego pracy jako biskupa, a później jako papieża. Gdy kardynał Wojtyła 16 października 1978 roku został wybrany następcą świętego Piotra, Kościół znajdował się w sytuacji dramatycznej. Obrady soborowe przedstawiono na forum publicznym jako spieranie się o samą wiarę, która w ten sposób wydawała się pozbawiona swego charakteru nieomylnej i nienaruszalnej pewności. Paweł VI energicznie i zdecydowanie doprowadził do końca Sobór, jednak po jego zakończeniu stawał przed coraz trudniejszymi problemami, które
koniec postawiły pod znakiem spytania sam Kościół. Socjologowie porównywali w tym czasie sytuację Kościoła z sytuacją Związku Sowieckiego pod rządami Gorbaczowa, w którym w procesie poszukiwania niezbędnych reform rozpadł się na koniec cały potężny wizerunek państwa sowieckiego. Tak więc na nowego papieża czekało w istocie zadanie po ludzku niemal niewykonalne. Już na pierwszy rzut oka okazało się jednak, że Jan Paweł II budził nowe zachwycenie się Chrystusem i Jego Kościołem. Najpierw Jego słowa na rozpoczęcie pontyfikatu: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Ten ton charakteryzował cały Jego pontyfikat i uczynił go wyzwalającym odnowicielem Kościoła. Stało się tak dlatego, że nowy papież pochodził z kraju, w którym recepcja soboru była pozytywna. Decydujące było nie powątpiewanie we wszystko, lecz radosna odnowa wszystkiego. W 104 wielkich podróżach duszpasterskich papież przemierzył cały świat i głosił wszędzie Ewangelię jako radosną nowinę, wyjaśniając w ten sposób także swój obowiązek opowiadania się za dobrem, za Chrystusem. W 14 encyklikach na nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i jego ludzkie nauczanie. Nieuniknione więc było to, że wywołał sprzeciw w kościołach Zachodu, które były przepełnione wątpliwościami. Dzisiaj istotne wydaje mi się wskazywanie na właściwe centrum, z perspektywy którego należy odczytywać przesłanie zawarte w różnych jego tekstach. Centrum to sugestywnie odsłoniła nam wszystkim godzina jego śmierci. Papież Jan Paweł II zmarł w pierwszych godzinach ustanowionego przez siebie święta Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II od początku był pod dużym wrażeniem orędzia krakowskiej zakonnicy Faustyny Kowalskiej, która przedstawiała Miłosierdzie Boże jako istotne centrum całej chrześcijańskiej wiary i pragnęła ustanowienia jego święta. Po konsultacjach papież przewidział to święto na Białą Niedzielę. W sprawie stosowności tej daty przed podjęciem ostatecznej decyzji poprosił jednak o opinię Kongregacji Nauki Wiary. Daliśmy odpowiedź negatywną, ponieważ uważaliśmy, że takiej wielkiej, starej i pełnej treści daty jak Biała Niedziela nie należy obciążać nowymi ideami. Dla Ojca Świętego przyjęcie naszego nie z pewnością nie było łatwe. On jednak zrobił to z całą pokorą i przyjął również nasze drugie nie. Na koniec sformułował propozycję, która Białej Niedzieli pozostawia jej historyczne znaczenie, ale w jej pierwotną treść wprowadza Miłosierdzie Boże. Często zdarzały się takie przypadki, w których wywierało na mnie wrażenie pokora wielkiego papieża. Gdy Jan Paweł II wydał ostatnie tchnienie, było akurat po pierwszych nieszporach święta Miłosierdzia Bożego. Rozjaśniło to godzinę jego śmierci. Światło Miłosierdzia Bożego rozbłysło nad jego konaniem jako krzepiące orędzie. W swojej ostatniej książce Pamięć i Tożsamość, która okazała się prawie w przeddzień jego śmierci, papież raz jeszcze przedstawił pokrótce orędzie Bożego Miłosierdzia. Wskazuje w nim, że siostra Faustyna zmarła jeszcze przed okropieństwem II wojny światowej, ale przekazała już odpowiedź Pana na te potworności. Zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa. Tajemnica paschalna potwierdza, że ostateczne zwycięstwo jest dobro, że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią, że nad nienawiścią triumfuje miłość. Gdy papież Jan Paweł II umierał, plac świętego Piotra był pełen ludzi, przede wszystkim młodych, którzy chcieli po raz ostatni spotkać się ze swym papieżem. Nigdy nie zapomnę chwili, w której arcybiskup Sandri podał wiadomość o odejściu papieża. Nie zapomnę przede wszystkim chwili, w której wielki dzwon świętego Piotra ogłosił tę wiadomość. W dniu pogrzebu Ojca Świętego można było zobaczyć mnóstwo plakatów z napisem Santo Subito. Było to wołanie, które płynęło ze spotkania z Janem Pawłem II
ze wszystkich stron i nie tylko na placu świętego Piotra, ale w różnych kręgach intelektualistów dyskutowano nad nadaniem Janowi Pawłowi II tytułu Wielki. Słowo święty wskazuje na sferę Bożą, a słowo wielki na wymiar ludzki. Zgodnie z zasadami Kościoła świętość ocenia się na podstawie dwóch kryteriów – heroiczności cnót i cudu. Obydwa te kryteria są ściśle ze sobą związane, bowiem pojęcie cnoty heroicznej oznacza nie jakiś sukces olimpijski, ale fakt, że w danym człowieku i przez niego widoczne jest to, co nie ma źródła w nim samym, lecz jest tym, co działanie Boga okazuje w nim i przez niego. Chodzi tu nie o moralne współzawodnictwo, lecz o rezygnację z własnej wielkości. Chodzi o to, że człowiek pozwala Bogu działać w sobie i w ten sposób uwidaczniać przez siebie działanie i moc Boga. To samo odnosi się do kryterium cudu. Również tutaj nie chodzi o to, że dzieje się coś sensacyjnego, lecz o to, że uzdrawiająca dobroć Boga staje się widoczna w sposób przekraczający ludzkie możliwości. Święty jest człowiekiem otwartym, którego przenika Bóg. Święty to ktoś otwarty na Boga, to człowiek przeniknięty Bogiem. Świętym jest ten, kto nie koncentruje uwagi na sobie, ale sprawia, że widzimy i rozpoznajemy Boga. Pytanie, czy w tym przypadku przydomek wielki przyjmie się, czy nie, pozostawmy otwarte. Prawdą jest, że w Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naboru zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy. Drogi święty Janie Pawle II, módl się za nami. Tymi słowami, tym wezwaniem kończy swój list papież Benedykt XVI, podpisany w Watykanie 4 maja 2020 roku. Zanieśmy teraz nasze prośby do Pana Boga przez ustawictwo świętego Jana Pawła II. Prosimy o łaskę owocnej posługi dla obecnego papieża Franciszka, o błogosławieństwo dla papieża emeryta Benedykta, dla wszystkich pasterzy Kościoła. Ciebie prosimy. Prosimy o światło żywej wiary, by docierało do wszystkich ludzi, którzy poszukują wartości i sensu życia. Ciebie prosimy. Prośmy o ufną nadzieję dla tych, którzy są dotknięci chorobami i innego rodzaju cierpienia. Ciebie prosimy. Prośmy o odwagę i siłę podążania drogą Ewangelii dla ludzi młodych. Ciebie prosimy. Prośmy o Boże błogosławieństwo za przyczyną świętego Jana Pawła II dla wszystkich rodzin w Tarnawie. Ciebie prosimy. Prośmy o Boże błogosławieństwo w pracy na roli, aby Pan Bóg rolnikom dawał siły, a z pieczonej ziemi upragniony deszcz. Ciebie prosimy. Prośmy o łaski dla nas obecnych na tej mszy świętej, abyśmy wierząc, że Jan Paweł II jest w domu Ojca, doświadczali łask wyproszonych przez Niego. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, przyjmij nasze pokorne prośby i uczyń nas odważnymi świadkami zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Thank you.
Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę imienia swojego, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego, Synowie Światłości, rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią was paschalny, radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy święte. Śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Musimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Amen.
wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia, kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas spokojnie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem dobry, ale przyszedłem do Ciebie, ale pasuj w Chrystus Słowo, a nie jest uzdrowiona naszą szanowną. Boże pozdrowiona, pospolita żywa, Thank you.
Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, by porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz odmówimy litanię do Matki Bożej. O zbawcza hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz brał. Znój srogi nęka wiernych ci, daj siłę, pomoc, zewnątrz i nam. Jednego w Trójce, chwał Otce ziem. Niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym Ojczy Wyżnie Rajskiej darzy nas. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Karola Wojtyłę, który w swoim parafialnym kościele w Wadowicach, kiedy został ochrzczony, stał się dzieckiem Bożym. Patrząc na wiarę swego taty, swojej mamy, kochał Ciebie, obecnego w Najświętszej Eucharystii. Uczył się od taty, jak można się modlić po męsku. Kiedy był ministrantem, usłyszał od własnego taty: źle się modlisz, bo nie zwracasz się do Ducha Świętego. I od tego dnia przez całe swoje życie modlił się do tego, który sprawia, Panie Jezu, że jesteś tutaj z nami pod postacią chleba i wina. Jesteś w Najświętszej Eucharystii. Prosimy dla nas o te łaski, które będą budziły naszą wiarę za przyczyną świętego Jana Pawła II. Nadzieja jest potrzebna, żeby cokolwiek planować, a tę nadzieję wlewa Pan Bóg. To On właśnie Janowi Pawłowi II dał nadzieję, że mimo wojny, mimo wszelkich przeciwności, które spotykał na drodze, można realizować bardzo piękne powołanie i innym pomagać. I nauczył nas najbardziej, jak kochać Ciebie i każdego człowieka. Jego postać, Jego twarz jest przed naszymi oczyma. Chcemy więc prosić o wiarę, o nadzieję, o miłość dla nas, naszych rodzin, o błogosławieństwo w pracy na roli, o opiekę Matki Bożej dla nas. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko miłosierdzia,
módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Bożna, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chory, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pocieszycielko strapiony, módl się za nami. Wspomożenie wierny, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych,
módl się za nami. Królowo bez mocy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz mi gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Panie Jezu, w dni krzyżowe, czyli zawsze przed zesłaniem, przed wniebowstąpieniem Twoim, odmawiamy litanię do wszystkich świętych, prosząc właśnie szczególnie o błogosławieństwo w pracy na roli, o urodzaje, o potrzebny tak bardzo deszcz. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Michale, Święci Aniołowie Boży, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święci Piotrze i Pawle, Święty Andrzeju, Święty Janie, Święta Mario Magdaleno, Święty Szczepanie, Święty Ignacy Antiocheński, Święty Wawrzyńcze, Święci Wojciechu i Stanisławie, Święte Perpetuo i Felicyto, Święta Agnieszko, Święty Grzegorzu, Święty Augustynie, Święty Atanazy, Święty Bazyli, Święty Marcinie, Święty Benedykcie, Święci Franciszku i Dominiku, Święty Franciszku Ksawery, Święty Janie Mario Wianeju, Święta Katarzyno Sieneńska, Święta Teresa od Jezusa, wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościw od zła wszelkiego, od grzechu każdego, od śmierci wiecznej, przez Twoje wcielenie, przez Twoje zmartwychwstanie,
przez zesłanie Ducha Świętego. Prosimy Cię, my grzesznicy. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Módlmy się, Boże, ucieczko naszej mocy. Ty jesteś źródłem pobożności. Wysłuchaj modlitwy pokorne swojego Kościoła i spraw, byśmy otrzymali wszystko, co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Prośmy Pana Jezusa, by błogosławił nam, naszym rodzinom, by błogosławił nasze domostwa, ogrody, łąki, pola. Pobłogosław Jezu drogi, tym, co serce Twe kochają. Niechaj skarb ten cenny drogi wiek wieków posiadają. Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają. Módlmy się. Panie Boże, wierzymy, wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi, umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, Ty w sakramencie. O żywy chlebie nasz, Ty w sakramencie. Wielbię Cię w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie.
Słuchaj.